Siemaneczko na kanale Do Roboty. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wygląda praca w mennicy, jak produkuje się monety, takie jakie trzymacie zazwyczaj w portfelu, a co najważniejsze, pokażemy Wam, jak wytapia się sztabki złota. Więc co? Do roboty! Czyli co, trzymam w rękach 260 tysięcy złotych. Dokładnie. Żeby zobrazować, z jaką prędkością to wypada, to powiem, że to jest około 12-15 monet w ciągu jednej sekundy. Dzisiaj topimy prawie 150 kg złota o wartości rynkowej około 50 milionów złota obecnie. W mennicy polskiej jest ze mną Piotr, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Który oprowadzi nas po mennicy, pokaże, jak wygląda tutaj praca, więc co? Idziemy. Idziemy, proszę do bardzo. Kartę z nami. Okej. Okay. I wędrujemy. Teraz już wchodzimy na część produkcyjną, także ja się muszę odbić. Okej, okay, ja też mam kartę, ale też się odbijam, czy...? Nie, ty się nie odbijasz, bo ty jesteś pod moją opieką. Okej, okay, czyli wchodzę z tobą. Dokładnie. Zaraz będziemy przechodzili kontrolę, także jeżeli masz telefon, portfel, jakiekolwiek monety, to jest bardzo ważne, sprawdź w kieszeniach. Trzeba zostawić w depozycie. A, żeby nie było, że wyniosłem monety? Tak, dokładnie. Tutaj jest cały plan tej całej hali produkcyjnej, w której jesteśmy, także przejdziemy wszystkie wydziały po kolei, z tym, że pierwsze kroki skierujmy dzisiaj na odlew złota, bo dzisiaj topimy prawie 150 kg złota o wartości rynkowej około 50 milionów złota obecnie. 50 milionów złotych. 150 kg brzmi mało, nie? Dokładnie. Brzmi mało, ale jeżeli już to przeliczymy na złotówki, robi już to wrażenie. Czy złoto wytapiamy niecodziennie, raz na kilkanaście dni. Wytop zaczął się jakąś godzinę temu, potrwa jeszcze około półtorej godziny i potem pokażemy dalsze etapy produkcji złota, czyli walcowanie i na końcu samą produkcję sztabek, także myślę, okay, że no, będziesz złota, mógł sobie wybić sam swoją sztabkę. O, sztabki złota ludzie kojarzą raczej, wiesz, z filmów, czy gdzieś, wiesz, jakiś bankierzy i tym podobne, ale jak to się produkuje, to dzisiaj zobaczymy. A tu wygląda jak właśnie takie skrzynie ze złotem. To też są skrzynie ze złotem? To nie są skrzynie ze złotem, to są skrzynie z monetami obiegowymi, które będą płynęły właściwie do Dominikany. Także jesteśmy w trakcie ich tłoczenia, ale proces produkcji tych monet zobaczymy sobie na końcu. Na razie chodźmy na odlew. Także jesteśmy tutaj w pomieszczeniu, gdzie wytapiamy złoto, także za chwilę to zobaczymy. Tak jak powiedziałem, dzisiaj do przytopu idzie 155 kg. Już mamy jakąś sztabkę, widzę. Tak, kawałek sztabki już po przytopieniu, która będzie walcowana, niecałe 9 kg. Ale tutaj myślę, że może więcej Robert na ten temat powie. Okej. Okay. Jesteśmy już przy piecu hutniczym. Zawsze piec mi się kojarzy z jakimś takim wielkim urządzeniem. Ten piec na wielki nie wygląda. No nie, jest to mniejszy piec stosowany do odlewu złota i srebra. Jak wygląda ten proces? Półfabrykat, granulat, ażury, sztaby, które są przygotowane do odlewu. Chłopaki teraz właśnie umieszczają w piecu. Ile stopni? 1280. Czyli to jest tak jakby złom ze złota? Złom z poprzedniego wycinania sztabek. Czyli nic się nie marnuje. A to są sztaby, które dostajemy z KGHM. Tak. Przygotowane, pocięte na paski, które zmieszczą nam się do formy. Sztaby, czyli skąd one? To jest z wydobycia, tak? Czy to jest jak wygląda? Tak, z KGHM-u w takiej postaci dostajemy i przygotowujemy właśnie jako mniejsze kawałki pocięte. Okej, okay. I tutaj je wrzucamy po to, żeby przetopić na jeden długi pasek, tak? Tak, to jest tak zwany odlew ciągły. Wychodzi w postaci takiego właśnie takiej deski w cudzysłowie. Następnie jest cięty na odpowiednie kawałki, tak jak tam widzieliście panowie. I następnie jest walcowany na odpowiednią grubość w zależności od tego, co chcemy wyciąć. Czy krążki, czy sztabki grube, małe, cienkie, różne. Okej. Okay. I to jest co, raz na jakiś czas przywozi się taki materiał, żeby to przetopić, tak? Tak, i to dokładnie. Wam starcza na ile czasu produkcyjnego? Czyli... Zależy jaki jest sad. No, w tej chwili mamy 155 kg, więc myślę, że potem jeszcze z tydzień czasu zajmie obróbka. Cały ten odlew musi przejść przez walce, potem przez wycinanie i dopiero trafia na tłoczenie. Czyli tu mamy sztabkę i ile ona waży? Około kilograma taki kawałek. Kilogram. Teraz wartość takiego złota? O, trzeba policzyć, ile w tej chwili stoi złoto. Okej, okay, ale mniej więcej to jest koszt?
260, czyli... Widzisz, po ile sprzedajemy, tak? Nie chciałem wiedzieć, ile takie coś to jest, czyli co trzymam w rękach? 260 tysięcy złotych. Dokładnie. Fajnie, tak? Nie za ciężkie to 260 tysięcy. No dobra, to panowie przetapiajcie to dalej. Wchodzimy teraz na wydział emalierski, także zanim przejdziemy na walcownię, gdzie zobaczymy, jak się walcuje srebro i złoto, dwa słowa powiem ci o tym wydziale. Tu są produkowane medale, odznaczenia państwowe, wszystkie, co warto podkreślić, że Mennica Polska jest producentem wszystkich odznaczeń państwowych i pieczęci urzędowych, czyli wszystkie pieczęcie, które masz na dokumentach z orłem, są produkowane u nas. Okej, można na przykład blachę policyjną. Dokładnie. Jak tutaj policjantem, to może taką blachę też dostać, też z Mennicy Polskiej. Tak, dokładnie. Blacha policyjna, tu masz na przykład, jeżeli byś pracował w straży pożarnej, to po 10 latach dostajesz takie odznaczenie, ale dużo ciekawsze odznaczenie jest tutaj. Po 50 latach małżeństwa dostaniesz razem z żoną takie odznaczenie. No to chyba po 10 latach straży lepiej, nie? Szybciej na pewno. Tutaj tak. Mamy? Tu mamy złoty i srebrny krzyż zasługi, które właśnie w tym momencie są produkowane. Tu z takich ciekawszych rzeczy mamy na przykład ostatnio produkowany medal z okazji 50. rocznicy zdobycia złotego medalu olimpijskiego. Okej, ale to jest z jakiego produktu? To jest tombak srebrzony oksydowany, a ta technologia to jest złocenie selektywne. Okay. Także to wszystko się dzieje tutaj. Oczywiście możemy robić medale ze srebra, ale popularniejsze jest robienie medali właśnie z tombaku srebrzonego. A tu jeszcze, jeżeli chodzi o strażaka, tu taki dostaniesz po 30 latach, jeżeli będziesz pracował w straży. A tu musimy się 50 lat w związku narobić, żeby dostać taki medal zasługi małżeńskie. Z metalu nieszlachetnego jeszcze ojej, dodam tylko. Ojej, ale uczucie są złotem. Dokładnie, także wędrujemy na walcownię teraz. Tutaj co chwilkę przechodzimy, idziemy ścieżką powiedzmy do tej walcowni, ale co chwilę coś nas zaczyna interesować, to znaczy mnie, bo widzę, że tutaj fajne prace też się wykonuje. Panie tutaj siedzą i wykonują jakieś czynności. Co tutaj się dzieje? Tutaj jest proces ręcznego przecierania oksydy. Także w ogóle na tym wydziale malierskim bardzo dużo procesów to jest nie praca maszyn, praca ręczna. Także jeżeli chcesz spróbować, możesz zobaczyć, jak to pani robi i za chwilę możesz sam spróbować przetrzeć. Proszę. Dobra, jeszcze raz. Czyli to do wody? To znaczy tak, można sobie iść w tą stronę. Okej, okay. I tu sobie... Tak, jest efekt, jest dobrze. Jak ci idzie? No wykańczam dobrze, pani tutaj mówi. Zawsze jest jeden wzorzec kolorystyczny, do którego osoby przecierające odnoszą się kolorystycznie. No i to będzie wzorzec i do tego proszę się teraz odnosić. Nie tak to wygląda. Wreszcie doszliśmy do tej walcowni, szliśmy, dokładnie. Jesteśmy. Mamy co? Srebro? Tak, mamy srebro, ponieważ złoto nie będziemy się walcowali, ponieważ tamto złoto, zanim pójdzie do walcowania, jeszcze musi iść na analizy chemiczne. Ale sam proces technologiczny jest identyczny jak przy walcowaniu złota. Czyli to są takie kawałki? Tak, jak to wychodziło tamto, czy to jest inny proces? Nie, proces jest identyczny jak w przypadku złota, także tylko tutaj grubość będzie zależała tak naprawdę od tego, jakiej grubości będziemy potrzebowali finalnie krążki, bo z tego wywalcowanego paska będą wycinane już bezpośrednio krążki do produkcji monetarnej. Srebro teraz w jakiej cenie? Około 25-26 dolarów za uncję. Także z jednej strony składany pasek, panowie ustalają określoną grubość i będzie walcowany na zadaną grubość. Teraz po walcowni jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie wytłacza się sztabki. Dokładnie, tak. Tu jest tak naprawdę jeden z etapów końcowych, czyli już samo tłoczenie. Aha, bo to już się tłoczy z wyciętych kawałków, tak? Tak, to już są gotowe krążki z tej taśmy po walcowaniu. Były półfabrykaty wycinane i tutaj trafiają już gotowe półfabrykaty, które leżą po lewej stronie od ciebie i już jest tutaj tłoczenie finalne. Tak. Dokładnie. Czyli ty... Dobra. Wrzucamy tamte. Dobra, i co teraz? I teraz dwoma ręczkami na te przyciski. Start. Działa tam. Obu rącz. A, i jeszcze tu. No. Przyciskamy i puszczamy. A. I teraz można wyciągnąć. I to jest 2 gramy złota. 2 gramy czystego złota, 4-9. Okej. Okay. Jest tego naprawdę sporo. Czyli wcześniej walcownia wycina gramaturę, tak? Tak, dokładnie. W zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie, ponieważ tłoczymy sztabki od 1 grama przez 2 gramy, 5
uncję 50-100 gram, później są sztabki odlewane. Także w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie na jaką gramaturę, o takiej masie są wycinane półfabrykaty i przychodzą tutaj i jest już tłoczenie finalne. Okej, okay, no tak, i później mamy już taką sztabkę, którą możemy sobie zakupić po prostu jako klient finalny. Dokładnie, taka sztabka w tak zwanym certikardzie, później stąd wędruje do jednego z kilku naszych sklepów firmowych stacjonarnych na terenie całej Polski lub do naszego sklepu internetowego inwestycjemennica.com.pl. Także tam można w zależności od tego, jakie kto ma potrzeby, zamówić mniejsze bądź większe sztabki. Okej, okay. I to jest raczej sztabka inwestycyjna, czyli co możemy z nią zrobić? Tylko położyć na półkę do sejfu, czy jakie są jeszcze... To jest stricte inwestycyjna sztabka. Ale jakbym chciał na przykład z niej zrobić, nie wiem, pierścionek, złoty łańcuszek? Możesz swobodnie oddać z powrotem do jubilera, do przetopu i sobie zrobić z tym, co tak naprawdę chcesz. Okej, okay. Czyli to jest powiedzmy takie wybite tutaj z waszym logo i z wszystkim jako inwestycja, że możemy na przykład to spieniężyć, ale też możemy przerobić na jakikolwiek materiał. Dokładnie. I co ważne, my poza tym, że sprzedajemy złoto, także dajemy klientom gwarancję odkupu. Czyli jeżeli u nas złoto kupisz, za jakiś czas będzie dla ciebie dogodna cena, możesz przyjść do nas tą sztabkę sprzedać. To jest ciekawa informacja. Teraz tych złotych sztabek idziemy na obiegówkę, czyli... Na tłocznię monet powszechnego obiegu. Także dzisiaj złotówki i tym podobne. Dokładnie i nie tylko. To, ale to już nie będzie niespodzianka, za sekundkę zobaczymy, ponieważ tłoczymy nie tylko monety polskie, ale również zagraniczne w tym momencie, ale są tłoczone monety dla dwóch krajów z Ameryki Południowej, ale to zobaczymy za sekundę. Dobra, czyli ty mi zrobisz niespodziankę, ale ja też mam niespodziankę od mennicy polskiej dla naszych widzów. Ta sztabka będzie na końcu odcinka do wygrania. Mamy 1 gram czystego złota. Dokładnie. Okej, okay, więc oglądajcie materiał do końca, a teraz obiegówka, chodźcie. Teraz jesteśmy w miejscu, które oddaje realnie to, co tu się tworzy. Wiadomo, tam złoto złotem, ale tu mamy prawdziwe pieniądze. Zobaczcie, wyskakują 2 złotówki, jak szalone. Jeszcze ciepłe. Dokładnie. Także jesteśmy w tej chwili tak naprawdę w sercu mennicy. Jesteśmy na tłoczni monet obiegowych. Mamy tutaj 15 prac szybkobieżnych. Żeby zobrazować, z jaką prędkością to wypada, to powiem, że to jest około 12-15 monet w ciągu jednej sekundy. I 15 dwuzłotówek. 15 dwuzłotówek w ciągu jednej sekundy. Z czego one się składają? To jest moneta dwumateriałowa, bimetalowa. Widzimy tutaj pierścień i rdzeń. Także w jednym zbiorniku mamy tutaj pierścienie. Okay. Z drugiej strony mamy rdzenie. Aha. A, są szczelnie zamknięte, tak? Dokładnie. To jest zamknięte, zaplombowane. Także tu jest określona ilość, określona waga. Także tutaj to warto podkreślić. Taka ilość krążków, która z magazynu zostaje wprowadzona na produkcję, taka ilość gotowych monet musi z produkcji do skarbca wyjechać. Także ani sztuka więcej, ani sztuka mniej. Także tutaj rdzeń z pierścieniem spotykają się między stemplami i one w momencie uderzenia są zaciskane. I tutaj w przypadku tego typu obiegówek mamy nacisk rzędu 50-70 ton. To warto podkreślić, my produkujemy tak naprawdę monety obiegowe dla całego świata. Aha. Tu mamy na przykład 10 peso dla Dominikany. Także jak kiedyś pojedziesz na wakacje na Dominikanę, zobaczysz 10 peso, to będzie z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to będzie od nas. O, a tu groszówki. Dokładnie. Tu są groszówki, które są saszetkowane. Także tutaj maszyna jest skalibrowana w ten sposób, że akurat jedną groszówki pakuje się po 100 sztuk w jeden woreczek. Tutaj prasa oddziela 2 złotówki, 1 groszówki w określonej ilości są pakowane do worków zbiorczych i te worki zbiorcze są później tutaj szyte. I co ważne, każdy worek też ma swój unikalny kod kreskowy i unikalny jest numer. Dokładnie. No, profesjonalista, widać. I co, teraz naklejamy? Teraz naklejamy. I skanujemy. I kolejne 80 zł. Dokładnie. I tak spakowane worki są odpowiednio zabezpieczane i wędrują już do skarbca. Tam niestety już wstępu nie mamy, bo tam ze skarbca wędrują od razu do banku. Bądź na statek, w zależności od tego co produkujemy. Bo tutaj jeszcze, zobacz, Gwatemala. 1 kwetar. Tu widać, to już jest krążek jednomateriałowy, prawda? Nie ma rdzenia pierścienia. Mhm. 1 kwetar gwatemalski, jaka to jest wartość, przeliczając na złotówki? Mniej więcej napiszcie i podajcie swojego maila, a my będziemy
będziemy wybierać najlepsze odpowiedzi i wyślemy jednej osobie tą jednogramową sztabkę złota. Dokładnie. Jeszcze raz te zadanie konkursowe podamy na samym końcu, ale już teraz możecie odpowiadać na to pytanie. Oddajemy. To oddajemy, to musimy wrzucić tutaj. Tak wytłoczone monety. Tym wózkiem przewozimy w miejsce, gdzie będą teraz pakowane w opakowania zbiorcze. Podnosisz to ogólnie do góry? Ale razem to źle zaparkowałem chyba. Musisz blisko podjechać? No i co? Do góry. Tak. Pokazaliśmy, Piotrek, sporo procesów twórczych, dużo pieniędzy przelało nam się przez ręce, ale teraz też pytanie o tych ludzi, którzy tu pracują. Jak w ogóle zacząć taką pracę, jak tutaj pracować, jak wygląda ta praca, co trzeba wiedzieć? Znaczy tak, generalnie większość pracowników na produkcji są to osoby po różnego rodzaju uczelniach, szkołach technicznych, technikach lub politechnikach. Są to tokarze, grawerzy, czyli osoby, które specjalizują się w obróbce metali. Także bo jako takiej szkoły nie ma, czasami przeuczyć kogoś do danego stanowiska nie jest proste. Czasami jest to proces kilkumiesięczny, a czasami kilkuletni. Tu jest ciekawa tablica nazywana matrycą kompetencji produkcji. Tu u góry mamy poszczególne maszyny, tu mamy osoby pracujące na produkcji. I po ilości tych kwadratów możemy zobaczyć, jakie kompetencje dana osoba ma do pracy na danej maszynie. No jeżeli tu mamy na przykład 4 kwadraty, taka osoba może na przykład tutaj na suszarce pracować sama i jednocześnie może inną osobę szkolić. A okej, okay. Ale tak. Co, doszkalacie te osoby, czy tak, później tak. Co, dorysowujecie kwadracik? Tutaj na przykład żółty kwadracik oznacza to, że w danym roku bądź kolejnym ta osoba powinna podnieść swoje kwalifikacje właśnie o ten jeden kwadracik więcej. No, to też spoko, ale to tak jak widać na tych stanowisk tutaj w całej Mennicy jest mnóstwo, prawda? Tak. I też mnie ciekawi, kto projektuje te monety, te medale, wiesz. Ktoś mówi, a chciałbym medal, nie wiem, z taką osobą i taką, proszę mi go wyprodukować, żeby była twarz na przykład. No to kto to rzeźbi, kto to projektuje? Mamy specjalne biuro projektowe projektantów, którzy tworzą najpierw projekty graficzne komputerowo. Następnie po zaakceptowaniu bądź przez nas, bądź przez klienta są one modelowane bądź to modelu gipsowym przez artystów medalierów, bądź modelowane są w programach komputerowych 3D. My widzieliśmy tak naprawdę tylko niektóre etapy produkcji. Widzieliśmy samo tłoczenie, widzieliśmy krążki. W przypadku monet kolekcjonerskich sam proces od projektu graficznego do wyrobu gotowego to czasami jest pół roku, a nawet rok, jeżeli jest moneta bardziej zaawansowana technologicznie. Matko jedyna, rok czasu, żeby dokładnie. Powiedzmy od mojego pomysłu, że chciałbym mieć, już nie wiem, jakaś postać może przestać istnieć, cokolwiek, ktoś komuś się może zemrzeć na przykład, a proces już trwa, prawda? Tak, jest to proces wieloetapowy i tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli zliczyć te osoby, które pracują, od projektanta przez artystów medalierów po osoby pracujące na produkcji, jest to kilkadziesiąt osób. A tu warto podkreślić, że na przykład w tym momencie, na dzień dzisiejszy, samych projektów monetarnych mamy blisko 150 na produkcji. To też ciężko później taką pracę wycenić, bo wiemy, że są na przykład monety kolekcjonerskie, na przykład jest sprzedawana dwuzłotówka, na przykład z logiem, nie wiem, papieża. I na przykład taka dwuzłotówka jest sprzedawana za 10, za 50 zł. Dokładnie. Ale ten cały proces też mnóstwo pieniędzy i czasu kosztuje, żeby to zaprojektować. Dokładnie, jest to bardzo koszto i czasochłonne, a to, o czym ty mówisz, to jest później wartość na rynku wtórny, wartość kolekcjonerska, bo trzeba pamiętać, że te wszystkie monety kolekcjonerskie mają niewielki, ograniczony nakład, prawda? Także jeżeli zwiększy zapotrzebowanie na rynku, to automatycznie ta wartość kolekcjonerska danej monety wzrasta, dokładnie. Okej, no to co, to idziemy dalej. Idziemy dalej. Patrząc na tamte sprzęty, na przykład walec i tym podobne, no to wyglądały na takie stare sprzęty stokarni i tym podobne. Tutaj mamy dość nowoczesny sprzęt, tu mamy frezarkę, tak? Tak, to jest frezarka, którą wykorzystujemy na przykład, jeżeli mamy jakieś monety z otworami, prawda? Jeżeli chcemy na diamenty przykład, albo tak? Dokładnie, no to tutaj ta maszyna komputerowa jest ustawiana i są wycinane po prostu komputerowo otwory. Czyli wy też się cały czas rozwijacie. Tak, że udoskonalamy zarówno samą produkcję w zakresie samej produkcji monetarnej, ale mamy też biuro technologiczne, które pracuje nad nowymi technologiami, czyli ulepszenia, różnego rodzaju zaawansowane druki cyfrowe, hologramy trójwymiarowe, mikrodruki, techniki laserowe, także zapotrzebowanie na rynku kolekcjonerskim, numizmatycznym jest na tego typu nowinki, więc mamy cały zespół po prostu technologów, specjalistów, którzy nad tego typu nowymi technologiami pracują. Czyli osoby z jakąś praktyczną smykałką, z takim podejściem powiedzmy technicznym mogłyby tu pracować. Dokładnie, dokładnie. My cały czas poszukujemy osób właśnie z jakimś wykształceniem technicznym,
graficznym, osób z uzdolnieniami plastycznymi, także cały czas zapotrzebowanie u nas na tego typu osoby jest. Także... No to jest informacja dla widzenia. Jeśli chcecie, żeby miliony złotych przelewały wam się przez palce, przez ręce, no to w takiej pracy można pracować. Moi drodzy, dotrwaliśmy razem z wami, z widzami do końca tego materiału. Myślę, że ciekawy odcinek nam wyszedł. Mam nadzieję. No dla ciebie to codziennie tutaj bywasz, ale jak dla mnie, naprawdę fajna robota, fajna, ciekawa taka, wiesz, gdzieś, gdzie normalny użytkownik wejść nie może, to dzisiaj na kanale do roboty to wszystko zobaczył. Jeszcze możemy porozmawiać o kwestiach pracowniczych, czyli powiedzieliśmy, że ludzie techniczni mogą tutaj pracować i też są tacy poszukiwani, że jest wiele stanowisk do obsadzenia, tak jak widzieliśmy w tym odcinku, mnóstwo różnych, prawda, od powiedzmy pracy, można powiedzieć, zwykłego tokarza, tylko przystosowanego do monet, aż po projektowanie i tym podobne. Czy stawki też tak bardzo się różnią w tych wszystkich stanowiskach? Tak, tutaj stawki zależą przede wszystkim od zajmowanego stanowiska, prawda, czy na produkcji, ale przede wszystkim dużo zależy od stażu, bo to jest to, co było na tamtej tablicy kompetencji, prawda? Im więcej tych kwadracików, prawda, tym dany pracownik ma większe kompetencje, więc za tym mogą iść wtedy pieniądze, dokładnie. Okej, czyli no tak jak zwykle przy takim odcinku, gdzie jest naprawdę wiele stanowisk pokazanych, ciężko o tych stawkach rozmawiać, no bo musielibyśmy rozbić każde stanowisko. Dokładnie, każdą tak naprawdę trzeba by rozpatrywać w sposób zupełnie indywidualny. Okej, no to dla wszystkich zainteresowanych po prostu można o taką pracę spytać, wtedy też dowiecie się bezpośrednio na danym stanowisku, ile możecie zarobić. Ale jeśli chodzi już o te zarobki, no to jest ten konkurs, o którym wcześniej wspominaliśmy, ze sztabką jednogramową złota do wygrania. Wystarczy, może aż, może tylko napisać w komentarzu, jaka wartość w złotówkach jest. Jest monety 1 kecal gwatemalski. O, brzmi prosto, 1 kecal gwatemalski, jaka to wartość w złotówkach. Napiszcie w komentarzu, napiszcie również swojego maila, wtedy będziemy wiedzieli, kogo wybrać i gdzie tą nagrodę wysłać. Myślę, co, żegnamy się, bardzo było mi miło. Dziękuję serdecznie. Tutaj odwiedzić to miejsce, razem z kanałem do roboty. Zostawcie łapkę w górę dla tego materiału, subskrybujcie kanał. Dobijamy powolutku do 500 tysięcy subskrybentów, więc niebawem będzie 500 000. Ja się cieszę i dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.